miniony weekend na portugalskim torze w Portimão odbyła się pierwsza runda Mistrzostw Europy kategorii KF oraz KF Junior. Naszym jedynym reprezentantem na tych zawodach był krakowianin Karol Basz, startujący w kategorii KF. Basz od początku był wymieniany jako jeden z faworytów inauguracyjnej rundy. W hitach wywalczył wysokie 7 miejsce. Niestety w prefinale został wypchnięty z toru przez jednego z rywali i ostatecznie został sklasyfikowany na 29 miejscu. Ciężko jest z tak odległej pozycji walczyć o podium, jednak nie jest to niewykonalne, co już kilkukrotnie w przeszłości mogliśmy obserwować w wykonaniu topowych kierowców. Karol wykonał świetną robotę i w ciągu 20 okrążeń przebił się aż o 16 oczek w górę, kończąc finał na 13 miejscu. W ten sam weekend czworo Polaków rywalizowało na włoskim torze w Castelletto di Branduzzo. Kacper Sztuka w mini, Maciek Szyszko i Kacper Szczurek w juniorze oraz Szymon Szyszko w Super Roku walczyli o jak najwyższe lokaty w kolejnej rundzie włoskiego Pucharu Rock Strefy Północnej. Z pewnością ci kierowcy, którzy często pojawiają się na włoskich torach w trakcie sezonu, będą mieli spore szanse na dobry wynik pod koniec roku, kiedy to zostanie rozegrany finał światowy roka we włoskim Lonato. Kacper Sztuka, 24 w kwalifikacjach i 21 w prefinale, ostatecznie nie wszedł do stawki zawodników, którzy będą mogli startować w tym głównym wyścigu finałowym. Juniorzy, a więc Maciek Szyszko i Kacper Szczurek, radzili sobie ze zmiennym szczęściem. Ogromne szanse na podium miał młodszy z braci Szyszko, który zarówno w kwalifikacjach, jak i prefinale był czwarty. W wyścigu finałowym został sklasyfikowany na 25 pozycji i nie ukończył wyścigu. Początkowo gorzej radził sobie Szczurek, który miał problemy techniczne na czasówce i zajmował odległą 31 pozycję, by w prefinale zameldować się na 10, a w finale na 12 miejscu. Do przodu przebijał się również Szymon Szyszko swoim super rokiem. Z 19 pozycji uzyskanej w kwalifikacjach przebił się na 13 miejsce w prefinale, a w biegu finałowym awansował o jeszcze jedno oczko. Warto zauważyć, że w jego wyścigu naprawdę działo się wiele. Finał ukończyło zaledwie 12 z 28 kierowców. A już w ten weekend kolejne dwie rundy Rock Cup Poland, tym razem na poznańskim obiekcie. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu serii oraz na www.rockcup.pl.